are you looking at? Harley Quinn jest przykładem na to, jak szybko dobra postać może zrobić karierę w komiksie, jeżeli tylko jest dobrze pomyślana i trafi w odpowiednie ręce. Po ponad 25 latach od debiutu jest dziś jedną z najlepiej kojarzonych marek od DC, a jej kariera dopiero się rozkręca. Jestem Szynkiel, a to jest Poważna Dyszka, czyli 10 faktów, jakie musisz wiedzieć o Harley Quinn. Chwyta za serce. Harley Quinn pojawiła się po raz pierwszy w 1992 roku w 22 epizodzie serii animowanej o Batmanie. W pierwszej wersji scenariusza w ogóle miała się tam nie pojawić. Twórcy doszli jednak do wniosku, że Joker w damskich ciuszkach wyskakujący z tortu to jednak trochę za dużo dla młodej widowni, więc przerobili skrypt tak, by pojawiła się w nim postać kobieca. Miał to być jednorazowy występ, jednak Harley chwyciła fanów za serca i postanowiono uczynić z niej stałą postać. The joke's on you. Muza. Okay, two drummer boys going to a bar. Ba-dum-ba-dum-bum. Harley Quinn została stworzona przez Paula Diniego i Bruce'a Timma. Dini oparł jej postać o wygląd i charakter swojej przyjaciółki, Arlen Sorkin. Arlen zainspirowała go, gdy grając w legendarnym serialu Days of Our Lives, jej postać pojawiła się w krótkim epizodzie w kostiumie Harlequina. Co jeszcze ciekawsze, Arlen jako pierwsza podkładała głos pod postać Harley Quinn. Robiła to przez cały serial animowany, kilka animowanych filmów pełnometrażowych, a nawet w grze Batman Arkham Asylum. Oh, hiya, B-Man! Harley Quinn here! Triumf. Hi, Freeze. I'm Batman. Zanim czwarta odsłona aktorskiego Batmana o tytule Batman i Robin okazała się totalną klapą, Joel Schumacher, reżyser Batman Forever i Batman i Robin, planował nakręcić kolejną część, Batman Triumfator. Głównymi łotrami w obrazie mieli być Strach na Wróble i Harley Quinn. W tej wersji miała być córką Jokera szukającą wendety na Batmanie. Największe szanse na wcielenie się w tę postać miała Madonna, podczas gdy Stracha grać miał niezrównany Nicolas Cage. Wytwórnia postanowiła jednak oszczędzić Batmanowi resztek godności i rozwiązać współpracę z reżyserem. Przez to Harley po raz pierwszy na srebrnym ekranie pojawiła się dopiero w 2016 roku w Legionie Samobójców. Good night. Serial internetowy. Harley miała okazję bardzo szybko zaistnieć we własnej kreskówce, którą współdzieliła z innymi paniami zamieszkującymi Gotham. Serial zadebiutował w 2000 roku i zakończył się na 30 krótkich epizodach. Nie była to jednak typowa animacja, wyglądem mocno wzorowała się na Batman The Animated Series, ale kreska była bardzo uproszczona. To dlatego, że serial został w całości wypuszczony w sieci w technologii Flash. W internecie nic nie ginie i mimo 17 lat od debiutu serial dalej można zobaczyć, chociażby na YouTube. Duet. Wielkim fanem Harley Quinn jest reżyser Kevin Smith, znany m.in. z komedii Sprzedawcy. Kevin prowadzi na YouTube swój kanał na temat komiksów, którego nazwa Fatman ma jasne konotacje z Batmanem. Jego miłość do postaci drobnej towarzyszki Jokera znalazła ujście w przedziwny sposób. Smith postanowił swojej nowonarodzonej córce dać na imię na cześć tej bohaterki. Harley Quinn Smith jest dziś pełnoletnią i całkiem zdolną aktorką, której dosyć często trafiają się role u boku córki Johnny'ego Deppa. Dwubiegunówka. Harley to niesamowicie ekstrawagancka kobieta, ale czy wiedzieliście, że jest biseksualną Żydówką posiadającą duży talent do broni i opieki nad dziećmi? Jakby się tak nad tym zastanowić, to wybuchowe kombo niewątpliwie przekłada się na dosyć trudny charakter. Ponadto jej ciągłe zmiany nastrojów i popadanie ze skrajności w skrajność może być wywołane chorobą afektywną dwubiegunową. W sumie to chyba nikogo by to nie zdziwiło. Opływajmy. Queen doczekała się dwóch różnych historii o tym, jak ze spokojnej i zrównoważonej obywatelki przemieniła się w siejącą postrach za pomocą ołowiu i bejsbola antagonistkę. Pierwsza, którą stworzył dla niej Paul Dini, czyniła z niej zmanipulowaną ofiarę knowań Jokera, który chcąc uciec z Arkham uwiódł młodą panią psycholog Harley Quinzel. Później DC zaproponowało jeszcze jedną wersję zdarzeń, w której Harlan nie tylko daje się zmanipulować, ale także zostaje przez Jokera zdradziecko zrzucona do kadzi z chemikaliami. Na skutek wypadku straciła rozum, jej skóra pobladła, a ciało stało się o wiele silniejsze. Druga wersja, nieco przerobiona, stała się obowiązującą dla kinowej wersji tej postaci. Ptaszyna.
Margot Robbie nie jest pierwszą aktorką, która zagrała Harley. Jest jednak pierwszą, która zagrała ją w filmie kinowym. Wcześniej w tę postać wcieliła się Mia Sara w serialu telewizyjnym Birds of Prey. Serial opowiadający o kobiecych przestępczyniach z Gotham i o walczących z nimi bohaterkach po początkowym sukcesie szybko stracił na popularności i został zdjęty z anteny po 14 odcinkach, wliczając w to odcinek pilotażowy. Ptaszyny długo nie polatały. Ekscytująca kąpiel. Harley Quinn znalazła się w centrum uwagi w 2013 roku z powodu kontrowersyjnego rysunku fana. DC, planując wydanie nowej serii komiksów z Harley, ogłosiło rysunkowy konkurs dla fanów. Najlepszy rysunek miał zostać wydrukowany w jednym z zeszytów serii. Zwycięzca narysował Harley w wannie. Sęk w tym, że nad wanną wisiały różne urządzenia elektryczne, które sugerowały, że jesteśmy świadkami niechybnej próby samobójczej. Rysunek został opublikowany w trakcie Krajowego Tygodnia Zapobiegania Samobójstwom, co wywołało spore kontrowersje w mediach. DC przeprosiło, ale niesmak pozostał. Do szpiku kości? Queen nie jest wcale tak jednoznacznie zła, jak mogłoby się to wydawać. Podobnie jak miało to miejsce w Legionie Samobójców, taki w komiksie pod twardym pancerzem skrywa wrażliwą osobę. W swojej historii nieraz pomagała Batmanowi, była członkiem Birds of Prey, a czasami zmiękczała Jokera, by ten nie dopuścił się straszliwej zbrodni. Miała też epizody, w których próbowała normalnego życia z dala od swojego wiecznie uśmiechniętego ukochanego. Za tę niejednoznaczność fani chyba kochają ją najbardziej. We're bad guys. It's what we do. I to by było na tyle. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz profil poważnej strony na Facebooku. Szukam również chętne osoby do współtworzenia portalu. Jeżeli masz lekkie pióro i zainteresowania kinem, komiksem lub grami, to być może jest to szansa dla Ciebie. Szczegóły znajdziesz na portalu w zakładce Współpraca. A ja żegnam się już z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.